Słuchajcie, dziewczęta i chłopcy, za kierownicą tego mało wyścigowego bolidu Józef Batman Wróblewski, czyli wasz profesor wędkologii stosowanej. Kolejna wędkarska podróż, tym razem dość nietypowa, bo bez sprzętu wędkarskiego, ale oczywiście w tematach wędkarskich. Dzisiaj spotyka się ze szkółką, której członkowie, choć młodzi, są moimi starymi przyjaciółmi. Byłem tutaj 2 lata temu i w imieniu redakcji Wiadomości Wędkarskich wręczałem im certyfikat Akademii Batmana. Mam z nimi stały kontakt. Dzwonią i mailują, chwalą się sukcesami, dzielą się zmartwieniem w związku z porażkami. Opowiadają o złowionych rybach, o startach w zawodach i zajętych tam miejscach, o udziale w olimpiadach i sukcesach. Namawiali mnie na przyjazd. Spotkaliśmy się wcześniej w czasie targów Rybomania w Poznaniu. Na przyjazd nie mogłem sobie do tej pory pozwolić, ale teraz się już nie wymigałem, bo obiecali mi jakąś niespodziankę. Nie wiem, co to będzie. Wszystkich witam bardzo serdecznie, w szczególności panią Monikę Gańcza, pełnomocnika okręgu koszalińskiego. Dzień dobry, witam. Naszego gościa specjalnego, pana Józefa Wróblewskiego. Kolegę z Byszka Szewczyka. Kolegę jeszcze z Byszka następnego Barszcza, który już właśnie nadjeżdża. Będziemy starać się te ryby wszystkie zważyć po kolei, zmierzyć. No i buźka i do wody. 942. Tak, i to jest waga ile? 1730. 730. A teraz podejście, wszyscy zobaczcie, jak wygląda to oznaczenie. Widzicie? Numerek. Co jest przykute w tym miejscu? Jest numerek, na którym jest numer odpowiadający tej ryby. 42. 42. To jest. Właścicielem tej ryby, muszę pisać. Pierwszą rybkę puszcza dzisiaj. Kto? Kędziu. Adaś. To jest chętny? No to ja. Dobrze, szybko. Nie. Mama chrzestna. Oczywiście. Myślałem. Cześć pani. Jezu. Jeszcze go. O. Dobrze. Proszę bardzo. Zdjęcia może jeszcze. Tak, czekajcie, czekajcie. Bo to jedyna okazja. Udało się? Udało się. Super. Monika, daj ty. Teraz tak. Panie się wodzie? Nie może być tu. 44. Kto to ma być? No jeśli była mama chrzestna, to musi być i tata chrzestny. Ja nie muszę mówić kto. I mam nadzieję, że będziecie ją 100 razy łowili i ona będzie za każdym razem coraz większa. A przypomnij nam, że jest nagroda za złowienie i wypuszczenie. No właśnie. No, spójrzmy to sobie. A jak ma na imię? Józio! Józio! Powiedzieć, no pierwsza oczywiście była Monika. Popatrz na mnie tu. No Józio! Józio pływa w jeziorze. Tak jest. Nie waszcie mi się ją zabrać do domu. Tak jest. Nie. 45,5. Ola, to będzie twoja. Proszę. Także bierz się do roboty. Z tej strony od wody. Chwycisz ją? Dasz radę? No, trzymaj. Połóż, niech sama weźmie, Zbysiu. Tak. Niech bierze sama. Pokaż jeszcze szybko, jak... Czyli pływa w jeziorze Pola, tak? Trzymaj się. O, widzisz. No, całkiem nieźle. Tak lekko pchnij ją. Lekko. No, tak, jeszcze troszeczkę. Jeszcze. No. Idzie. Jak na imię ma ta rybka? Powiedz. Pola. 38, dobrze. Ręce i do wody. No, spryciale. Popchnij ją mocno. Dobrze, już sobie da radę.
Powiedz, jaka to rybka, jak ma na imię? Karola. Karolina. Karola pływa w wodzie. Karolina. W twoim jeziorze. Życzę ci, żeby się złowiła kiedyś. Chyba 500... 70. 44. Wiesz. Co to? To maty nie trzeba. O Jezu, nie, nie, nie. Trzymaj, nie tak bardzo. Boże, tak torpeda. Bardzo żywy. Jak ma na imię karpik? Martyna. 2370. 2370. Tak. Tak. Ładny. A w nogu nie ma. 43,5, dobra. 43,5. Bez wrażenia. Od numer podaj i... Kasper dał buziaka. Każdy ma swoje, ze swoim imieniem. Ten ma troszeczkę inaczej. Nie będzie miał Piotr. Będzie miał Kasia. Dobrze. Myślę, że wszystko chyba poszło tak, jak powinno pójść. Troszkę może zimno, ale pojedziemy za chwilkę się rozgrzać. Rybki w wodzie, a my się bawimy i cieszymy z tego powodu, że czekają na nas nasze ryby. Ja tu już teraz muszę przyjechać i spróbować złowić Józia, który w tym jeziorze za mną tu pływa. I teraz poproszę was, każdy wymieni imię swojego karpia na raz, dwa, trzy. Tyle karpi, tyle imion czekają na was. Tylko nie bierzcie ich na patelnię. One mają rosnąć do 20 i 30 kg. Teraz zdjęcie. Karpie zostały zakupione z pieniędzy dzieci, które chciały włożyć swój wkład w to... To zarybienie, ale w sposób taki, nie to, że przynieść pieniądze i zapłacić. One wszystkie zapracowały na to. Zapracowały w ten sposób, że często zbieraliśmy, powiedzmy, surowce wtórne, butelki, puszki. Nad wodą, dbając też o ekologię, można powiedzieć dwa w jednym. Oczyściliśmy brzegi jezior, a butelki i puszki sprzedaliśmy. Stąd się wzięły te pieniądze na nasze zarobienie. Pomysł się narodził. Jest fantastyczny. I Józia jeszcze nigdy nie miałem w wodzie. Nietypowym miejscu, bo w wannie. No i tak właśnie podczas kąpieli tak sobie pomyślałem, no tak fajnie by było, jakby nasze dzieciaki też coś miały, jakiś swój własny wkład w to. No taka pierwsza myśl tutaj z kolegą prezesem, żeśmy porozmawiali. Uznał, że też fajny pomysł. No to co, no żeby to wszystko miało... Swoim pomysłem zarazili też przy okazji tutaj. Ręce i nogi. Postanowiłem skontaktować się z panią Moniką właśnie, która się przychyliła do naszego pomysłu. W międzyczasie jeszcze narodził się inny pomysł podsunięty przez kolegę, żeby te ryby zostały oznaczone. Żeby to była taka największa frajda dla tych dzieci, że konkretnie... No właśnie, bo to frajda to jest jedno, ale jeszcze co jest ważne? No, jest wychowanie świadomości, walor edukacyjny, tak? Walor edukacyjny, ja myślę, że tutaj jakby jest najważniejszy. Takie będzie wędkarstwo, jakie dzisiaj będą szkółki, a szkółka w Świdzinie jest jaka? The best, tak? Bardzo prężna, pomysłowa. Więcej takich szkółek? Myślę, że tak, zdecydowanie.